Witam bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Dzisiaj warunki do kontaktu trochę niecodzienne niż to ma miejsce na zwykłych sesjach, czy nawet nadzwyczajnych. No ale oczywiście względy ostrożności. Tym bardziej dziękuję, że udało się pokonać te wszystkie problemy techniczne i zarówno Państwo radni jesteście w komplecie, Państwo sołtysi też jest Was wielu, także bardzo za to dziękuję. Otwieram 18. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bieliszew. Jeszcze raz witam serdecznie Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, Pana Wójta obecnego tutaj w Bieliszewie, w sali Klęczona. Szanowni Państwo, na początku bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku kworum na swoich tabletach. To oczywiście prośba do Państwa radnych. Bardzo dziękuję. Potwierdzenie kworum zostało zakończone. Mamy dzisiaj, tak jak powiedziałem, 100% frekwencję. 15 radnych potwierdziło swoją obecność, a tym samym ja stwierdzam prawomocność podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. Szanowni Państwo, na początku, zanim przejdziemy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji, chciałbym oddać głos Panu Wójtowi z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, bardzo proszę Panie Wójcie w kilku słowach opowiedzieć Państwu radnym i wszystkim Państwu, którzy są dzisiaj z nami online, jaki jest powód zwołania tej dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bieliszew. Po drugie, bardzo prosiłbym również o kilka słów informacji, jak wygląda sytuacja w związku z koronawirusem w naszej gminie. Bardzo proszę, Panie Wójcie, przypominam, że nasza transmisja, jeszcze raz przypominam, jest udostępniona w internecie online, dlatego trzy wypowiedzi i Pana Wójta, i Państwa radnych, ewentualnie Państwa sołtysów, bardzo proszę o przestrzeganie przepisów RODO. Panie Wójcie, oddaję głos. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, na początek informacja, dlaczego się spotykamy w trybie szybkim, bo dlatego, że 14 kwietnia to przeddzień płacenia podatków dla podmiotów gospodarczych 15 kwietnia i żeby zdążyć z sytuacją bardzo dynamiczną, jaka się dzieje obecnie, musimy działać bardzo szybko. No, nawet niektóre dokumenty z Ministerstwa Finansów, które nam częściowo wyjaśniły pewne rzeczy, trafiły do nas przed dzień świąt. Więc dlatego mam nadzieję, że wybaczycie Państwo ten tryb natychmiast nadzwyczajności. Na Komisji Rozwoju już kilka informacji wspomniałem, ale może przypomnę raz jeszcze. Jedna z uchwał, którą chciałbym, żebyście Państwo dzisiaj się nią zajęli, dotyczy przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, przepraszam, przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, która wskazuje, jak możemy pomóc przedsiębiorcom, które dotyka sytuacja związana z epidemią COVID-19. A druga uchwała dotyczy zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej, dodaje punkt, w którym będzie możliwe dla osób ubiegających się o ulgi wynikające z uchwały z roku 2016, że osoby, które będą ubiegały się w wyniku problemu właśnie z tą chorobą, będą mogły ubiegać się o dostać zwolnienie z tej opłaty prolongacyjnej, którą przyjęto w uchwale LE 2016. To jest wysokość aż 50% kosztów odsetek, które mogły albo figurują na koncie takich podmiotów. Ale jednocześnie mam nadzieję, że jak Pan Przewodniczący prosił o informację dotyczącą, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na naszym terenie, to może pozwolicie, że na początek przeczytam kilka informacji technicznych, co możemy robić. Wiadomo, że Państwo są na bieżąco z sytuacją rządową, ale myślę, że samorządy również stają na wysokości zadania, tak przynajmniej nam się wydaje. Powiem tak, gmina Bieliszew wyposażyła ośrodki, stara się wyposażyć w środki ochrony osobistej mieszkańców, którzy wyrażają taką potrzebę. Nasze ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, ośrodki pomocy społecznej, wsparła komisariat policji w Bieliszewie oraz szpital bielański. I tu już zakupiliśmy 50 sztuk kombinezonów, specjalne rękawiczki, 50 opakowań, maski chirurgiczne, 800 sztuk, płyn do dezynfekcji, 20 baniek 5-litrowych,
płyn chirurgiczny, 40 pojemników po 500 ml, specjalne czepki, fartuchy, ochraniacze na buty, okulary ochronne, przylepce, worki na odpady medyczne, duże i małe. Również zakupiliśmy na potrzeby szpitala 20 dużych koców, pojemniki oraz środki czystości sprzątania pomieszczeń. W ramach działań profilaktycznych dedykowanych mieszkańcom gminy również rozpoczęła się dystrybucja maseczek i tu już powiem Państwu tak, że jako gmina zakupiliśmy około 10 tysięcy maseczek, część już do nas dotarła i część została rozdysponowana. Jedna część to między innymi jest prawie stały punkt, dlatego że stały, bo dzisiaj ten punkt jest nieczynny, ale od jutra będzie znowu wydawany przy Urzędzie Gminy, zabezpieczony przed kontaktem, ale przez małe okienko pracownik gminy wydaje mieszkańcom maseczki, ale jednocześnie razem z moimi pracownikami dystrybuowałem w terenie i dzięki Państwu myślę, że około 2 do 3 tysięcy trafiło do mieszkańców. W trzech firmach zakupiliśmy je, dwie firmy z naszego terenu, a jedną również musieliśmy szukać dlatego, że dwie lokalne firmy nie nadążały, spod Łodzi. I również z tego miejsca należy powiedzieć o wielkim sercu naszych mieszkańców, bo poza nie czekali na działania gminy, ale wielu z nich bardzo zaangażowało się w działania produkcji w ramach wolontariatu takich maseczek. Mówimy tutaj o prawie wszystkich miejscowościach. Mamy Skrzeszew, Olszewnicę Starą, Nową, Janówek, Krubin, Górę, Michałów, Reginów, Wieliszew, Kałuszyn, Skrzeszew, jak już wspomniałem, ale każda z tych osób, a i pani radna z Poddębia, wiem, że też się zaangażowała w fizyczne przygotowania, ale tutaj radni z kolei dystrybucję, sołtysi, bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo około 4 tysięcy w tych miejscach zostało wyprodukowane. Połowa z nich trafiła do mieszkańców, albo nawet więcej niż połowa, a dużo też przekazaliście, mówię to do wolontariuszy, do radnych, do sołtysów, do ośrodków zdrowia, do jednostek policji, do szpitala, głównie szpital nowodworski, więc można powiedzieć, że gmina Wieliszew, wydaje mi się, że staje na wysokości zadania, okazuje się, że to nie jest normą, ale wydaje mi się, że tu nie ma co czekać, oglądać się na innych i raczej możemy mówić o działaniach wyprzedzających, bo zanim wprowadzono obowiązek noszenia tych maseczek od 16 dnia kwietnia, to my praktycznie kończymy rozdawanie tych maseczek. Ale dodatkowo jeszcze tutaj prośba policji, użyliśmy systemu syren elektronicznych, które zostały powiadomiane z naszych remis. Jedna z tych syren jest na szkole w Łajskach. Wiem, że niektórzy uważają, że to z przesadą, ale wiem, że każdy sygnał mówiący o pozostaniu w domu, który jest skuteczny, wydaje mi się, że spełnia swoją rolę. Tutaj też bardzo dziękuję dwóm panom radnym, którzy jednocześnie są odpowiedzialni za działania związane ze strażą, czyli komendantowi naszej straży, całej Ochotniczej Straży Pożarnej, panu Łukaszowi Miętkowi i mojemu zastępcy, wiceprezesowi zarządu gminnego, panu Bartłomiejowi Trzaskomie, koordynowanie i rozdysponowanie naszych strażaków po terenie gminy, patrolują i sprawdzają, jak wygląda zastosowanie się do obostrzeń przemieszczania się mieszkańców. Tutaj również mamy wsparcie z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy razem z naszymi służbami informują i patrolują poszczególne miejsca gminy, szczególnie narażone na przemieszczanie się mieszkańców i również nasz ośrodek pomocy społecznej, który jest na pierwszej linii frontu, pani kierownik i jej pracownicy. Oni dystrybuują na bieżącą paczki, otrzymać paczki z Caritasu, a jednocześnie dystrybują bieżącą pomoc dla osób, które są objęte kwarantanną. Teraz kwestia liczb. Ta liczba jest bardzo płynna. Część osób przeżyło kwarantannę, część osób o tym nas informowało, że bardzo dziękują za wsparcie. Wiem, że część z Was tak naprawdę wie o tym, nie wie do końca, bo nie mogę podać Państwu adres, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, kwestia RODO i danych wrażliwych, ale mogę powiedzieć, że mamy trzy rodziny, w których mamy
mamy pozytywny wynik wirusa i tutaj dochodzi do domowej izolacji. W bardzo różnych miejscowościach praktycznie można powiedzieć, że rozpiętość całej gminy. A druga rzecz, mamy około niecałe 20 osób, które są objęte kwarantanną, czyli tu nie mamy żadnych zarażeń, ale kwestia obserwacji bądź związanych z podejrzeniem kontaktu z osobą zarażoną, bądź do niedawna były to głównie wyjazdy zagraniczne. I tutaj bardzo bym też prosił, jeżeli Państwo macie informacje, bo ostatnio nawet wyobraźcie sobie Państwo sytuację no, trochę kuriozalną. Jedna z osób była obecna podczas stosowania maseczek. Ja znając tą osobę z daleka bardzo prosiłem, żeby ma wrócić się i do swojego domu, bo taki ma obowiązek. Grozi to mandatem. I tutaj kwestia mandatów i kwestia przepisów. Tu też mamy informacje o tym, jak wiele, może niewiele, bo po wielu apelach i waszych, i strażaków, i moich, wiele osób zostaje w domach, ale okazuje się, że wciąż organizowane są zjazdy na działkach, imprezy domowe. Okazuje się, że są przepisy na to, które mogą w sytuacji nieobecności osób spoza rodziny w danym miejscu, policja może interweniować, jeżeli taki sygnał otrzyma. Więc bardzo proszę, uwrażliwcie wszystkich, których możecie, w sposób oczywiście zdalny, taki, jaki macie swój sposób komunikacji, o unikanie kontaktów, bo policja naprawdę jest zdeterminowana i ma polecenia odgórne do pilnowania i respektowania zakazów w przemieszczaniu się. Oczywiście nie są takie zakazy dramatyczne jak w niektórych innych krajach, ale one muszą być wyjątkowe i w grupie maksymalnie dwuosobowej z zachowaniem dystansów. Panie Przewodniczący, myślę, że na ten moment to wszystko. Przy pozostałych punktach, przy uchwałach będę kwestia kilku drobiazgów chciałbym zgłosić, ale myślę, że na ten moment, chyba że będą pytania ze strony radnych, to może że z racji tego, że nie mamy punktu dotyczącego spraw różnych, to jeżeli nie będzie to uchybieniem, to może w tym punkcie Pan pozwoli, żeby zadawano pytanie. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu Wójtowi. Zanim zapytam Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, czy podzielić się jakąś refleksją, chciałbym naprawić swój nietakt, bo oczywiście jest z nami również Pani Skarbnik, której wcześniej nie przywitałem. I bardzo serdecznie Panią Skarbnik. Witam, jest z nami ona również. Czy ktoś z Państwa radnych w kwestii dopytania, czy w kwestii informacyjnej związanej z sytuacją, jaką mamy obecnie w naszym kraju, chciałby zabrać głos, chciałby o coś dopytać? Pan Edwin Zezoń, bardzo proszę. Panie Wójcie, mówił Pan o trzech przypadkach zarażenia koronawirusem na terenie naszej gminy. Mówił Pan również o RODO. No niestety to mamy RODO i w jakiś sposób trzeba przestrzegać, ale dobrze by było też, żeby mieszkańcy, nie wiem, przynajmniej wiedzieli w jakiej okolicy, czy żeby, no bo jak mogą zwracać szczególną uwagę na te osoby, tak jak Pan powiedzmy znał tą osobę i ma Pan informację, mógł Pan zareagować, a jak mogą zareagować mieszkańcy, nie wiedząc, że te osoby są zarażone, czy powiedzmy są na kwarantannie, no może byśmy jakiś tutaj modus vivendi znaleźli, żeby skutecznie, tak powiem, no, patrzeć na te osoby i pomagać im zostać w domu. Bardzo dziękuję. Pan Wójt ad vocem, bardzo proszę. Może na początek małe wyjaśnienie. Mam odkażone rękawiczki, więc to odruchowo mogę to zrobić, chociaż to też okazało się, że jest niezalecane. Przepraszam, tyle tytułem wtrącenia, ale odpowiadając na Pana radnego pytanie, mogę tylko podać Państwu miejscowości. Mówimy tutaj o Olszewnicy Starej, o Michałowie Reginowie i o Wilszewie. Dlatego, że my staramy się zgłaszać natychmiast do osób objętych kwarantanną bądź izolacją i tłumaczyć, że mają zakaz wychodzenia z domu i zapewniamy bądź my, bądź służby inne, bo też jest tak, że policja do nich przyjeżdża, do tych osób, to wtedy zapewniamy i staramy się zapewnić wszystko, żeby nie musiały wychodzić z domu, bo to jest po prostu niezgodne z przepisami. Tutaj tylko tyle mogę podać, dlatego że nie chciałbym z kolei mieć kłopotów, no bo ja do tych danych docieram tylko z racji swojego stanowiska. Państwo niestety do tego i tej informacji ode mnie pozyskać nie możecie,
i zgodnie z zaleceniami należy traktować praktycznie każdego jako potencjalnego nosiciela. Ja wiem, że to tak bardzo, bardzo no, szeroko powiedziane. No i możemy się w tym momencie zastanawiać, tak? Ale tutaj myślę, że po prostu jak widzicie, to dotyczy każdego z nas. Jeżeli mówimy o wcześniej był przykład jednej miejscowości, teraz mamy przykłady trzech miejscowości, co znaczy, że nie mówimy tutaj o przypadkach tak naprawdę z telewizji, tylko z naszego podwórka. Przykro mi, że nie mogę nic więcej powiedzieć. Dobrze, bardzo dziękuję panie wójcie. Myślę, że na tym etapie takie wyjaśnienie musi nam wystarczyć. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie oczywiście, jeżeli taka potrzeba się pojawi w trakcie naszej dzisiejszej sesji, to jak najbardziej umożliwię państwu dopytanie, czy... A to bardzo proszę, tak. Jeszcze jedno dopowiedzenie pana wójta. To może, żeby państwu powiedzieć, że o ile przypadki, o których pan radny pytał, to mu podałem miejscowości, to jeszcze państwu podam kwarantannę, też nie podam miejsc i osób, bo byłoby to też no, przekroczeniem prawa, ale chcę powiedzieć tak, że mamy kwarantannę w Janówku, jeszcze raz w Olszewnicy Starej, jeszcze raz w Michałowie i w Jelszewie, w Łajskach. I do niedawna była w Poddębiu, ale nie wiem, czy się właśnie nie skończyła. To są te informacje, które mogę państwu przekazać. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy w takim razie do punktu drugiego, czyli przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Państwo ten porządek otrzymaliście jeszcze przed świętami. Bardzo proszę teraz o głosowanie i o przyjęcie dzisiejszego porządku. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Jeszcze jedna osoba, Bartek Trzaskoma. Bardzo proszę o głosowanie. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że proponowany porządek został przyjęty przez państwa radnych jednogłośnie. Punkt trzeci to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Dziś krótko, a właściwie pół godziny przed rozpoczęciem planowanym sesji nadzwyczajnej odbyła się Komisja Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego, również w postaci online. Państwo radni razem z panem przewodniczącym rozmawialiście o tych propozycjach na dzisiejszą sesję i proszę pana przewodniczącego o opinię komisji w tym punkcie. Opinia komisji większością głosów pozytywna. Przy jednym głosie nie biorącym udziału. I tutaj jeszcze dodam, że do uchwały dołączona jest autopoprawka, która zawiera zmiany w uzasadnieniu do uchwały w akapicie 4 i 5. Macie państwo tą autopoprawkę z zaznaczonymi wersami, które dotyczą właśnie tejże zmiany, jak również w załączniku do tej uchwały, w załączniku numer 2, gdzie też na czerwono zaznaczone są zmiany, które zostały dokonane w tejże uchwale. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu o opinię komisji w tym punkcie. Bardzo proszę teraz panie wójcie o krótkie omówienie dla wszystkich z państwa radnych, którzy nie brali udziału w komisji rozwoju, jak i tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu. Bardzo proszę. Proszę państwa, tak jak mówiłem na wstępie, rząd poza swoimi działaniami również zasugerował samorządom próbę znalezienia możliwości wspierania podatników przedsiębiorców na swoim terenie. Dał nam wiele wskazówek, a jednocześnie też możliwości, których między innymi jest możliwość przełożenia terminu płatności raty od podatku. Jest to pierwszy moment, jeszcze instrument, który możecie państwo zastosować, bo na pozostałe myślę, że przyjdzie czas w momencie, kiedy będziemy bardziej znali sytuację, jaką dotknie nas ta blokada no, życia głównie społecznego. Tutaj wskazujemy po pierwsze, że zgodnie z zaleceniami takie przedłużenie terminu poza państwa delegacją, czyli umożliwieniem, że przekazujecie uprawnienie, również nie odbywa się na wniosek, tylko kwestia zgłoszenia
której posłuży mnie i pani skarbnik w celach tak jakby powiedzmy ewidencyjnych, żebyśmy mieli świadomość, kto i o co wystąpił, chyba że ktoś złoży i nie będzie w tej uchwale ujęty. Dlatego też mała sugestia, która może na wszelki wypadek państwu, bo było pytanie na Komisji Rozwoju, w paragrafie pierwszym, poza autopoprawką, która została przyniesiona państwu, to chciałbym, przedłuża się do dnia 30 września terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu roku przedsiębiorcom, których dotyczą zakazy. Dlaczego mówimy zakazy? Dlatego, że tam są różne skale zakazów i tak jak pan radny Medwiedzeń też mówił o tym, że należałoby to jednak dawkować, bo mogą być różne podmioty i dlatego, że część podmiotów ma całkowity zakaz, część ma zakazy albo utrudnienia, które sprawiają, że ten podmiot, który ma częściowe utrudnienia, będzie miał obniżone obroty i wtedy będzie to bardziej bezpieczny zapis, ale myślę, że tylko taki, który uporządkuje i da wszystkim pewność, że wszystkie podmioty, które mają przez działania rządowe konieczne w tej sytuacji, będą te podmioty mogły do nas zgłosić fakt przedłużania swojego terminu płatności, dlatego że są takie podmioty, które mają całkowity zakaz prowadzenia działalności, chociażby podmiot w Michałowie Reginowie, działalność fitness, a są takie podmioty, które mają możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej, ale działalności tylko na wynos. I w tym momencie będą, zgodnie z paragrafem trzecim, musiały wskazać obniżone obroty. I to pozwoli nam, żeby wszyscy zainteresowani, nie mówimy, że to będzie dużo podmiotów, bo nie wiemy tak naprawdę ile, nie znamy wszystkich podmiotów, które mogą być zainteresowane. Może być tak, że nie wszystkie zgłoszą się do nas i nie będą chciały, ale z drugiej strony państwa uchwała daje im po pierwsze takie prawo, a dwa, nie jest to arbitralne rozpatrywanie ich wniosków. To jest tylko kwestia zgłoszenia do nas, bo do tego dojdzie później, kiedy będą chciały przed podmioty, poza wykorzystaniem tego przez państwa przywileju, że nie będzie naliczana zaległość za te 3 miesiące, będą chciały tylko wystąpić później o umorzenia i wtedy będzie to delegacja na podstawie innych przepisów o podatkowych i to będzie wtedy delegacja przyznana wójtowi ze względu na ważny interes podatnika i wtedy będę z państwem i tak się mimo wszystko spotkam, jaka będzie skala takich umorzeń, bo może się okazać, że z takimi wnioskami spotkamy się dopiero powiedzmy przed wakacjami albo w trakcie wakacji. Więc tutaj na początek ten mała poprawka, plus myślę, że te wszystkie pozostałe poprawki, które państwo macie zaznaczone w uzasadnieniu, przepraszamy za nie, ale myślę, że to też jest kwestia tego, że nawet pismo od ministra, tak jak powiedziałem, od Ministerstwa Finansów przyszło do nas w piątek, więc tak naprawdę robimy wszystko w biegu, ale mam nadzieję, że w słusznej idei i nawet jeżeli literowo się zdarzy, to wyłapaliśmy wszystkie i wojewoda uzna, że to jest dobry kierunek, ale na początek cieszę, mam nadzieję, że państwo tak uznacie, że to będzie dobry kierunek, jeden z pierwszych, a może przy okazji zawiąże się dyskusja, co dalej, bo nie wiemy tak naprawdę, jak rozwinie się ten problem, myślę, że gospodarczy, nie tylko społeczny. Z mojej strony na razie wszystko, jeżeli będą jakieś sugestie, pytania, to ja i pani skarbnik jesteśmy do państwa dyspozycji. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa, otwieram dyskusję w tym punkcie, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, rozumiem, że wszelkie wątpliwości, wszelkie odpowiedzi na pytania zostały rozwiane przez pana wójta. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości? Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Bardzo dziękuję za to głosowanie. Jednogłośnie radni zdecydowali o ważności tej uchwały.
Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej. Tutaj, jeżeli chodzi o ten punkt, również Komisja Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego, która miała miejsce przed sesją, również obradowała w tym punkcie. Proszę przewodniczącego komisji o opinię. Opinia Komisji Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego jednogłośnie pozytywna. Dobrze, bardzo dziękuję. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję w tym punkcie, ale najpierw bardzo proszę pana wójta o krótką informację na temat projektu tej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mówiłem o pozostałych uprawnieniach w kilku podmiotów, czyli na podstawie ordynacji podatkowej organ podatkowy, jakim w przypadku podatku od nieruchomości jest wójt, będę mógł na wniosek, tutaj akurat na wniosek, dokonywać pewnych ulg i może być również, że Rada Gminy i to Państwo Radni w roku 2016 roku wprowadzają, można wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. I w tej sytuacji on to wynosi o 50% odsetek. W sytuacji, kiedy Państwo nie, gdyby jakikolwiek podmiot chciał taką ulgę już po okresie tych wakacji podatkowych, tak przepraszam, że tak może to ze zbyt, tych przedłużenia te płacenia podatku wykorzystać i będzie miał dalej trudności, co jest, można powiedzieć, bardzo prawdopodobne, to Państwo przyjmując tą uchwałę wprowadzicie punkt 1a, który nie będzie w przypadku tych ulg, o których mówiłem przed chwilą, czyli w przypadku rozłożenia na raty albo umorzenia części zaległości, to albo odroczenia płatności, nie będzie naliczał organ podatkowy, czyli wójt, tej opłaty prolongacyjnej. Dlatego konieczna jest ta zmiana, żeby osoby dotknięte sytuacją gospodarczą, tak jaka może nastąpić, nie czerpały, nie musiały płacić kolejnych opłat, tylko że za Państwa zgodą ta opłata będzie dla nich zniesiona. Mam nadzieję, że to jest kolejna rzecz, która może pomóc naszym przedsiębiorcom. Jeszcze, tak jak napisaliśmy w uzasadnieniu, skutki finansowe nie są w tej chwili obecne możliwe do oszacowania, gdyż będą zależały one od czasu trwania epidemii, tak samo od ilości udzielonych ulg oraz wysokości zobowiązań, terminów ich zapłaty. Tutaj może powiem tylko, że wpływają już wnioski od niektórych przedsiębiorców, głównie, no, zwłaszcza tylko tych, które są objęte zakazami, więc może być tak, że niedługo Państwa ta uchwała znajdzie swoje użycie w praktyce, więc dlatego bardzo proszę o jej zaakceptowanie i pozytywne głosowanie za tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywnym rozpatrzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej? Kto z państwa jest za? Bardzo dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, to był czwarty i przedostatni punkt naszej dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Tak jak powiedziałem, jeżeli, mimo że nie ma tego punktu, bo za chwilę ostatni punkt, czyli zamknięcie obrad sesji, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, podzielić się jakąś refleksją, ewentualnie zgłosić jakieś pytanie do pana wójta, to jest właśnie ten moment. Pan Edwin Zezek, bardzo proszę. Panie wójcie, jeszcze chciałem wrócić do tego nieszczęsnego koronawirusa naszego. Otóż pytanie, od której godziny jutro maseczki będą, że tak powiem, w gminie dostępne? W jakiej, że tak powiem, formie? Znaczy, czy bezpośrednio ludzie mają przyjechać, czy no, nie wiem, czy tym, którzy nie mogą jeździć, sztab kryzysowy dostarczy? Ewentualnie po kontakcie telefonicznym. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa,
No jednak chciałbym wiedzieć, przynajmniej w jakiej okolicy to zakażenie występuje, nie wiem, może podanie jakiegoś najbliższego skrzyżowania, gdzie ci ludzie mieszkają czy coś, no bo jednak wtedy jest to w jakiś sposób sygnał dla mieszkańców, żeby no, ten teren był bardziej jakoś przez nich obserwowany, prawda, bardziej szczegółowo. No bo tak jak mówię, no ta nieszczęsna ustawa RODO jest taka, że no w takiej sytuacji praktycznie krępuje nam ręce całkowicie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie Edwinie, pan wójt ad vocem. Nie słychać się. Jeżeli państwo pozwolicie, to jeszcze sekundę próbuję uruchomić ten dokument, który jest zaszyfrowany, więc nie mogę wam go pokazać. Ale jeżeli pan pyta o rejony, to mogę powiedzieć, że to jest no, rejon głównych skrzyżowań, głównego skrzyżowania ulicy Długiej i Głównej. W tamtym rejonie musicie państwo, no, to znaczy, że samo centrum. Więc tutaj to jest informacja. Wieliszew w centrum w okolicach kościoła. No i Olszewnica Stara też praktycznie rejon skrzyżowań no, tych najważniejszych ulic, więc tak naprawdę no, to naprawdę nie mogę więcej pomóc. Bardzo bym prosił, nie chciałbym naprawdę zrobić jakiegoś błędu, który będzie mnie później... Nie, ale to już dużo pomaga, bardzo dziękuję. Ale odpowiem panu na dalsze pytania, jeżeli pan... Myślę, że nie tylko pan, bo pan, dobrze, że pan o to pyta, ale myślę, że wiele osób będzie o to pytało za chwilę. A teraz w międzyczasie przyszły też informacje od jednej z naszych mieszkanek, która bardzo dziękuję gminie Wieliszew za maseczki, bo to jest właśnie jeden ze sposobów dystrybucji. Jeżeli ktoś nie może z państwa mieszkańców, tych, którzy nas oglądają, albo państwo wiecie, że ktoś nie może wyjść, albo ma daleko do gminy, albo godziny nie pasują, tu odpowiadam na godziny i to od 10 do 16 specjalnie przygotowane okienko podawcze, to bardzo proszę, tak jakbyście pomagaliście do tej pory jako radni sołtysi, to też proszę ewentualnie przyjmować zgłoszenia. My również przyjmujemy zgłoszenia mailowe, telefoniczne i wtedy staramy się ewentualnie jednego z pracowników zabezpieczonego, przygotowanego, z zapakowanymi kopertami dane zgłoszenie, żeby on zawiózł podskazany adres. Tutaj myślę, że tych zapotrzebowań będzie wiele, bo 16 zbliża się wielkimi krokami. Więc mam, no cieszmy się, że udało nam się zamówić te maseczki dużo, dużo wcześniej. I ja może, tutaj pani, która wydaje, może dla niektórych wydawać się, przepraszam, zbyt nieasertywna, ale mówi między innymi tak i też chciałbym, żebyśmy na początek wyszli z tego założenia, że wychodzimy tylko ci, którzy muszą wychodzić. Więc jeżeli pani mówi tak, a ile osób jest w domu? 4, a 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, tak? To najpierw dorośli, a dzieci później, dlatego że dzieci powinny siedzieć w domach. Wiem, że to jest może niepopularne, staram się jednak mimo wszystko rodziny zapewnić, również wyposażyć te maseczki, ale nie jest to, po pierwsze, to nie jest nasz obowiązek, a chcemy mieszkańcom pomóc. Wiem też, że nie wszystkim się to podoba, bo część osób sprzedaje maseczki, ale uważam, że myślę, że to państwo już wcześniej się z wami naradzałem, więc wy jako radni akceptujecie chyba to, że gmina Wieliszew się w to zaangażowała. I jest to chyba rzecz, którą jest namacalnie widoczna, że radna gminy, wójt, wszyscy z gminy są zaangażowani w to działanie. Więc tym bardziej proszę dalej was o rozeznanie się w terenie, czy są potrzebne takie zapotrzebowania. Są kolejne osoby, które zgłaszają do nas, że mają materiał do szycia maseczek. Tu dziękuję. Nie widzę pani sołtys ze Skrzeszewa, ale widzę panią Dorotę Trzaskomę, która też jest częścią tej akcji. Wiem, że tam Grzegorz Bieńkowski, małżonka, jest częścią dużego projektu, więc tak naprawdę Leszek Wójcik, też proszę cię, przekazujcie wszystkim, którzy mogą, a jest jeszcze pani sołtys Michałowa Reginowa, jest po prostu no, niesamowita, szyje bardzo dużej liczby i naprawdę punkt zborny jest u niej, ale wiem, że państwo radni, wszyscy tak naprawdę bierzecie od nas spore ilości tych maseczek i one trafiają do ludzi, ale wiem, że zapotrzebowanie będzie większe. Może się okazać, że zgłaszać się będą również mieszkańcy sezonowi i ja nie weryfikujemy tego, dlatego że w tym momencie musielibyśmy naprawdę uruchomić tylko ludzi do weryfikowania, kto na pewno ma prawo do maseczki.
ale myślę, że liczba osób zaangażowanych, liczba zakupionych, wyprodukowanych, to jest kilkanaście tysięcy maseczek, więc myślę, że one pozwolą Państwu czuć się bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Niestety rękawiczek nie rozdajemy, to jest bardzo deficytowy towar. Mam nadzieję, że, że to nie jest, mogą być to inne rękawiczki. Nie muszą być to koniecznie rękawiczki takie chociażby jak ja mam. Ale mam nadzieję, że... A jeszcze jedna informacja. Poza tym, że wspieramy naszych mieszkańców i jednostki w okolicy, to również jest akcja zbierania takich masek, które są dystrybuowane przez sklep. Tu myślę, że można powiedzieć, bo oni też się zaangażowali w akcję. Akcja firmy Decathlon, takie do snorklingu, czyli zakrywające tam twarz. Jeżeli ktoś ma taką maskę do oddania na zawsze, to ona może być przygotowana dla lekarzy jako zabezpieczająca ich przed kontaktem z osobą, która ma, jest właśnie zarażona wirusem. Okazuje się, że jest bardzo potrzebna rzecz, która służy na wakacjach, tym razem służy również na salach medycznych, więc do Was radni, albo do sołtysów, albo prosto do gminy, jeżeli ktoś chce dostarczyć, to bardzo proszę, każda taka maska jest na wagę złota. Mamy już ich kilkanaście, dowieziemy je do organizatorów akcji, a wiem, że na mieszkańców gminy i na Was mogę liczyć i mam nadzieję, że te wyjaśnienia są wystarczające. Jeżeli jeszcze są jakieś pytania, to Pan Przewodniczący, jeżeli pozwoli, to służę Wam swoją osobą. Bardzo proszę, Pan Rafał Donarski. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Tak na zakończenie chciałem bardzo serdecznie Panu Wójtowi podziękować za tak sprawne i szybkie działanie, przygotowanie tych dwóch uchwał, które są swoistą taką tarczą antykryzysową dla naszych przedsiębiorców z terenów naszej gminy, które tak naprawdę nie dosyć, że przynoszą nam korzyści, że możemy mieć blisko te wszystkie usługi na miejscu, jak również są pracodawcami dla nas, dla mieszkańców. I bardzo, bardzo pozytywnym tutaj jest również fakt, że Pan Wójt w porozumieniu też z sąsiednimi gminami, z włodarzami Serocka, jak również z Imporentu ustalili, że te zasady są i te uchwały są w zasadzie chyba tożsame i na takich samych zasadach są te ustalone te warunki. To będzie powodowało też, że nie będziemy jakoś rozróżniani i ważeni przez mieszkańców, że jedna gmina robi w ten sposób, druga robi w inny sposób, może ta lepiej. Jednak tutaj to porozumienie też jest bardzo ważne i istotne, że na poziomie tym wyższym ustalacie pewne zasady, które później są realizowane i które też są przez mieszkańców bardzo pozytywnie oceniane. Dziękuję, Panie Wójcie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych, ewentualnie Państwa sołtysów? Jest Pan Andrzej Kowalik. Bardzo proszę, Panie Andrzeju. Dzień dobry wszystkim. Mam pytanie do Pana Wójta. Czy w ramach tych problemów, które mamy dzisiaj, czy były jakieś rozważania w ramach gminy w sprawie zmiany, korekty Funduszu Sołeckiego? No bo to ta sytuacja może długo potrwać i może te pieniądze należałoby wydać jakoś bardziej, no inaczej, sensownie, nie wiem, no to jest moja taka sugestia, żeby nad tym trochę rozważyć się, żeby przy tych problemach obecnych tych pieniędzy nie wydać na zabawę, że tak powiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. Panie Edwinie, Pan się zgłaszał, ale potraktujmy wypowiedź Pana Wójta jako ad vocem, więc Pan Wójt najpierw, Pan w drugiej kolejności. Tak, może odpowiem dwie rzeczy. Najpierw odpowiem Panu Sołtysowi. Dziękuję za ten głos. Nie mogę w tej chwili ja dystrybuować, zajmować się, na co Państwo wydajecie Fundusz Sołecki, ale jestem przez radnych wskazany do wykonania budżetu. Skonsultowałem się na początek z naszymi radnymi, ale również z pracownikami, którzy wykonują poszczególne zadania wskazane przez radnych do zrealizowania, że należy wszystkie wydatki, które mogą poczekać, wstrzymać. Dlatego między innymi uruchamiamy tylko te wydatki inwestycyjne, które są bądź wsparte unijne, bądź mają wsparcie unijne, bądź mają zaangażowanie już w formie umowy. Dlatego też między innymi część zadań z Funduszu Sołeckiego, które Państwo wskazaliście je do tak zwanego instrumentu wsparcia inicjatyw sołeckich u marszałka, to te wydaje mi się, że nie należy ich wstrzymywać, ale dobrze, że, ale jak widzicie Państwo, odwołane są wszelkie imprezy rozrywkowe, nawet jeżeli bardzo ważne, jak chociażby święto gminy, crossingi, wiele święto strażaka, które powinno być za niecały miesiąc.
to te imprezy się nie odbędą, ale również w pozostałych referatach wskazałem, żeby należy ograniczyć wszelkie wydatki, więc mam nadzieję, że, bo ciężko będzie teraz zrobić zebranie, na którym Państwo przeznaczycie te środki na cokolwiek, ale wydaje mi się, że ten moment, na którym należy zatrzymać się i nie wydawać środków, to jest ten właśnie moment. Rzadko się zdarza coś takiego. Myślę, że w historii, no myślę, że tych kilkudziesięciu lat nie mieliśmy takiej sytuacji, przynajmniej na pewno samorządu, że musieliśmy w ogóle przestawić swoje myślenie. Dlatego ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą obserwować tę sesję również, bo my z niektórymi z Państwem już o tym rozmawialiśmy, ale należy na moment się zatrzymać, zobaczyć, co jest najważniejsze, czy właśnie bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców, czy wydatki inwestycyjne, które mogą poczekać, bo może się okazać, że mamy zaplanowane w budżecie dochody, które w nawiązaniu do poprzednich uchwał, o których mówił również pan Rafał Donarski, przedsiębiorcy mający trudności są naszymi podatnikami i pracodawcami. Może obniżyć się nam za chwilę podatek wpływy z podatku PIT, obniżyć wpływy z podatku od nieruchomości i w tym momencie czas oczekiwania powinniśmy właśnie wydłużyć, chociażby przez te 3 miesiące, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja z dochodami. Bo zapisanie w budżecie dochodów nie znaczy, że one będą zrealizowane, więc myślę, że to rozsądek nakazuje, żeby oczywiście nie wygaszać gminy i tylko siedzieć przy świeczkach. Mam nadzieję, że wybaczycie mi aż takie obrazowe stwierdzenie, ale myślę, że realizować tylko to, co jest najbardziej potrzebne, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, wydatki rozpoczęte, bieżąca działalność, również taką w ramach szkół, tylko to, co jest konieczne, to też również szkołom przekazaliśmy. Miałem taką naradę z panem dyrektorem Banaszkiem i z naszymi dyrektorami. I mam nadzieję, że to spotka się z Państwa aprobatą i dlatego dobrze, że również wychodzi z tym sygnałem jeden z dysponentów tego Funduszu Sołeckiego, czyli Sołtys. Bardzo panu za to dziękuję. Wiem, że to może być w wielu środowiskach niepopularne, ale wydaje mi się, że wielu to nie znaczy we wszystkich. Myślę, że większość, jak obserwujecie chyba wokół siebie, to większość ludzi rozumie i jest bardzo zaniepokojona tym, co będzie. Może być tak, że nawet jeżeli jedna z imprez odbywa się od zawsze, zawsze to powiedzmy od kilku, od 10 lat, czy może dłużej, albo od roku, to może się okazać, że ona może poczekać i nic nie stanie się, chociaż wiemy, że nie było święta gminy. Proszę Państwa, ostatni raz, kiedy nie było święta gminy, to był rok 2003. Była tam taka sytuacja specyficzna, ale to nie zna, to, czyli może się okazać, że są rzeczy ważniejsze. Myślę, że przyjdzie czas na świętowanie i na konsumpcję. Jeżeli będą takie środki, to też kwestia sygnałów do Sołtysu, bo jest was, kilka państwa jest przy aplikacji, a może część ogląda nas tylko na transmisji. No, też kwestia niewydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego nie jest niczym złym. Oczywiście ja będę się tłumaczył z tego podczas absolutorium, jeżeli będzie tak o tym dyskusja, ale wydaje mi się, że radni chyba akurat takie uchybienie niewykonania budżetu zrozumieją, jeżeli nie wydamy kilkunastu czy 20 tysięcy z jakiegoś Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące. To tyle tytułem wyjaśnienia. Mam nadzieję, że przydługiego, ale mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że naprawdę staramy się zatrzymać na ten moment, żeby zobaczyć, co będzie nas za chwilę bolało bardzo, czy średnio, i wtedy będziemy podejmować dalej z radnymi decyzje, co z tymi tematami, a wtedy Funduszu Sołeckiego to będą te dyskusje również na zebraniach wiejskich, tylko jak na ten moment ciężko je zwołać. Musielibyśmy zrobić zebrania wiejskie na telekonferencji. Tu też służymy instrumentem, ale wiem, że wtedy chętnych mogłoby być dużo więcej. No, na pewno więcej niż jest czasami na zebraniach. I jeszcze kwestia, tutaj może jeszcze, jeżeli jestem przy głosie, jeżeli nie będzie to odpowiedź na pytanie pana Sołtysa, to tylko prośba, ale myślę, że ważna, od pana Jacka Banaszka, dyrektora Centrum Usług Wspólnych, że trwa rekrutacja do przedszkoli, zapisy do pierwszych klas. Do 24 kwietnia należy drogą elektroniczną dostarczyć do placówki pierwszego wyboru skan lub zdjęcie dowodu z wnioskiem. Skan, czyli informacje macie Państwo na www.edukacja.wieliszew.pl. Mam nadzieję, że wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem i pan dyrektor robi wszystko, żeby ograniczyć kontakt papierowy, wszystko praktycznie w formie elektronicznej. Pomocą służy projekt unijny, na który uzyskaliśmy wsparcie.
i to też na pewno no, ktoś nad nami czuwa, że akurat w tym momencie, kiedy możemy, mamy ten problem, elektroniczna rekrutacja odbywa się właśnie w, momencie, w tym momencie. Bardzo, na ten moment dziękuję, czekam po to pytanie pana radnego jeszcze. Zezem. Bardzo dziękuję, panie wójcie. I pan Edwin Zezem, proszę bardzo. Panie wójcie, chciałem nawiązać do tego, o czym Andrzej Kowalik mówił. To jest bardzo słuszna inicjatywa i przypominam, że Fundusz Sołecki, że tak powiem, zatwierdza swoimi uchwałami Rada Gminy i możemy po prostu uchwałę odpowiednio skorygować, zmienić bez zwoływania zebrania wiejskiego, a z mieszkańcami będziemy już jako radni, że tak powiem, face to face rozmawiali, dlaczego tak żeśmy zrobili. Chyba nie znajdzie się żadna osoba, która zgani, nie wiem, radnych czy pana wójta za to, że powiedzmy maseczki były z tego funduszu kupione. I właśnie nawiązując do tego, chciałem naprawdę bardzo serdecznie podziękować za tą akcję, bo to jest bardzo przyjemny gest i gest troski o mieszkańców. I tutaj w imieniu tych, którym rozdałem koperty z maseczkami. Każdy się śmiał, że koperty dosyć tłuste, jak na kryzys. No ale to była taka dygresja, także bardzo serdecznie dziękuję. I już ostatnia rzecz, prośba. Panie wójcie, te osoby, które są zarażone koronawirusem i ten teren, mam olbrzymią prośbę do pana, żeby, nie wiem, drogą przyjazną, służbową wpłynął pan na naszych policjantów, żeby naprawdę zintensyfikowali kontrolę w tych rejonach, bo to już jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia naszych mieszkańców. Oni do nas zwracają się o dotacje, o samochody, o różne inne rzeczy. My zawsze na miarę swoich możliwości pomagamy im. No i teraz oczekujemy naprawdę bardzo intensywnej pomocy, żeby ta epidemia u nas tutaj się nie rozlała mocno. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za maseczki. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Grzegorz Bieńkowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Panie Wójcie, mam takie pytanie, bo mówił Pan o ograniczeniu funduszy tak samo z ochrony środowiska, bo mieszkańcy mi się pytają właśnie o dotacje o wymianę piecy. Ja ich na razie uspokajam, że to nie jest cofnięte, tylko wstrzymane. Czy dobrze mówię? Bo nie chciałbym tak samo wprowadzać w błąd. Dziękuję. Panie wójcie, bardzo proszę. Tak, na ten moment wyczerpany został limit, który Państwo zarezerwowaliście w budżecie, więc musimy poczekać na tego, przyjmujemy wnioski, będziemy w razie czego, wiadomo, że nie możemy budżetu zamrozić całkowicie, nie robić nic i czekać, że ktoś zrobi coś za nas. Myślę, że po prostu w tej chwili będziemy podejmować działania, ale one będą jednak związane z oczekiwaniem, więc proszę te osoby, no wydaje mi się, że okres grzewczy się trochę już się kończy, ale mam nadzieję, że spróbujemy przed rozpoczęciem kolejnego pomóc tym ludziom, którzy chcą pomóc nam, czyli zamienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, ale to też wiadomo, że wiele zadań, które myślę, że wszystkie zacne zadania, które są wskazane o uchwałach, będą musiały poczekać, ale wydaje mi się, że akurat wymiana pieców jest, wiem, że jest priorytetem również waszym, więc jeżeli się okaże, że sprawdzimy, ile wniosków czeka w zamrażarce na zwiększenie alokacji tego paragrafu, tego programu dotacyjnego gminnego, wtedy na pewno porozmawiam z wami i będę prosił o ewentualne przesunięcia i zwiększenie na to zadanie dodatkowych pieniędzy. Tutaj chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, odpowiedzieć panu radnemu Edwinowi Zezaniowi. Nie możemy na razie z Funduszu Sołeckiego płacić za maseczki. Tu płacimy z tej rezerwy, którą państwo w budżecie przygotowaliście. Rezerwy kryzysowej, ona jest rozwiązana i ona starcza na ten moment, ale na pewno będę informował, gdyby się okazało, że będzie potrzeba zwiększania środków na te działania. Na ten moment no, dobrze się stało, że udało nam się zmieścić w budżecie, ale gdyby była potrzeba, to na pewno wtedy poproszę pana przewodniczącego o kolejną taką sesję, zwłaszcza, że już mamy przetarte szlaki z urządzeniami telekonferencji i chyba to tyle, na razie tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
czy ktoś, nie widzę wśród Państwa radnych, czy ktoś z Państwa sołtysów jeszcze, również nie widzę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą 100% frekwencję wśród Państwa radnych. Dziękuję za dużą frekwencję wśród Państwa sołtysów. Zamykam 18. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wieliszew i życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.